Słynny staroegipski historyk kapłan Maneton, spisując dzieje Kemet, zapisał, iż faraon Pepi II, jeden z ostatnich władców okresu Starego Państwa, wstąpił na tron zaledwie w wieku 6 lat, a następnie rządził przez kolejne 94 lata, odchodząc z tego świata w wieku 100 lat. To czyniłoby Pepiego II najdłużej panującym władcą w historii świata. Jednak to długie panowanie niekoniecznie było dobre dla starożytnego Egiptu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci faraona Pepiego II oraz tego, jak jego długie panowanie wywarło nieodwracalny wpływ na cały kraj nad Nilem oraz jego historię. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Pepi II był synem Pepiego I i królowej Anhensen Merire II. Wstąpił na tron jako piąty władca szóstej dynastii po prawdopodobnie przedwczesnej śmierci swojego starszego brata Nemtienfasa I Merenrego. Panował w latach około 2245-2180 przed naszą erą. I tutaj słuchacze o doskonałym zmyśle matematycznym mogą już wychwycić pewną rozbieżność z relacją kapłana Menatona, jednak o tym później. Obejmując rządy, przyjął imię horusowe Nebi Necherhau, co znaczyło boski w pojawieniach, oraz imię potężny złoty sokół. Do swojego własnego imienia Pepi dodał imię tronowe Neferkare, co dosłownie znaczy piękna jest dusza Re. Jego matka, Anhsen Merire II, chociaż w niektórych źródłach możemy też spotkać ją pod imieniem Anhensen Pepi II, była prawdopodobnie regentką w pierwszych latach jego panowania w okresie małoletności króla, chociaż według niektórych, chociażby Christiana Jacques'a, pomagała mu w rządzeniu aż do swojej śmierci. Według Menatona, Pepi II, jak już wspominałem, wstąpił na tron w wieku 6 lat i panował przez 94 lata. Papirus Tureński zaś podaje liczbę panowania lat 90 i wielu egiptologów przyjmuje właśnie tą liczbę. Jednak najwyższe zaświadczone daty panowania Pepiego II dają nam troszkę inny obraz i mniej imponujący wynik. Graffiti w Hatunubie podaje 31 rok w spisie, co daje 63 rok panowania faraona, natomiast graffiti w świątyni grobowej przy piramidzie króla, według Hansa Goteckiego odnoszące się właśnie do pogrzebu króla Pepiego II, odnotowuje 32 rok spisu, czyli 64 rok panowania. Tak więc o ile źródła starożytnych historiografów podają nam bardzo imponujące liczby, tak zachowane zabytki podają nam ledwie 63 lub 64 lata panowania. Tak więc wiele wskazuje na to, że faraon, którego wielu podaje jako światowego rekordzistę Guinnessa w długości panowania, tak naprawdę żył zaledwie około 70 lat. Ale chociaż chronologia nie jest do końca dzisiaj jasna, o samym panowaniu Pepiego II mamy dosyć dużo informacji. Inskrypcja z Elefantyny dowodzi, że Pepi II obchodził dwukrotnie święto Set. Znamy także żony Pepiego, Neit, Iput II i Udżebeten. Te trzy królowe miały swoje piramidy obok piramidy króla, a także Anhensen Pepi III, jednak ta nie wiadomo gdzie została pochowana. Zachowało się 9 dekretów wydanych przez władcę, na przykład w Adżubu, na temat kultu Anhensen Merire I i II, czyli matki i ciotki króla oraz jego wuja Dżału, a także w Koptos, w Sakkarze i w Gizie. W latach 80. w Balecie oraz w oazie Ad-Dahila znaleziono dekret Pepiego II dotyczący pośmiertnego kultu grobowego Hanetika i Medunerefa. Inskrypcje dokumentujące wyprawy z czasów króla odkryto m.in. w Hanteubie, na Synaju i w Byblos. Herchów, nomarcha, czyli gubernator prowincji Elefantyny,
wyprawił się w drugim roku spisu do kraju Jam w Sudanie i przywiózł na dwór Pepiego II Pigmeja. Jednak na długo zanim nomarcha przybył na dwór młodego władcy, wysłał mu list z zapowiedziami, co mu wiezie. Opisał tam złoto, kość słoniową i właśnie owego tańczącego Pigmeja. Małoletni Pepi II kazał mu odpisać, że przede wszystkim ze wszystkich skarbów ma dbać właśnie o egzotycznego tancerza, aby ten przypadkiem nie wypadł za burtę. A za dostarczenie egzotycznego tancerza na dwór Pepi II miał nomarchę Herhufa sowicie wynagrodzić, co też uczynił. Kopię listu władcy, jak i swoją biografię nomarcha Herhuf kazał wykuć na ścianie swego grobowca na wzgórzu Kubat El Hawa w Asuanie. Inskrypcje Pepinachta Hekaiba, Sabniego i Mechu II informują również o wyprawach przeciwko Nubijczykom i Azjatom. Sabni opisuje także transport dwóch obelisków do Heliopolis. Wraz z prawdopodobnym osłabieniem efektywności rządów starzejącego się króla doszło do znacznej rozbudowy administracyjnej państwa, nepotyzmu, dziedziczenia urzędów i stopniowego rozszerzenia władzy nomarchów. Jednocześnie swoje funkcje sprawowało aż dwóch wezyrów. Stworzono również urząd zarządcy Górnego Egiptu. Z okresu panowania Pepiego II znamy imiona licznych wezyrów urzędujących w jego rezydencji, m.in. Ichichnet, Henu, Imapepi, Shenai, Habachum, Biu, Nishebaset Neferkare, Iteti oraz w Górnym Egipcie Dżau Idi Pepinachs Abdżu, Achpepi Heribi i Henikem Zmejrze. Czym Pepi II robił się starszy, tym nomarchowie i urzędnicy rośli bardziej w siłę. Aż doszło to do momentu, kiedy nomarchowie bardziej niż gubernatorów zaczęli przypominać panów feudalnych, wyzyskujących podwładnych. Mało tego, zaczęło dochodzić między nimi do konfliktów, a czasami te konflikty kończyły się przelewem krwi, zaś Pepi nie mógł nad tym zapanować. Jednym z największych dowodów słabości charakteru Pepiego i tym, jak kolokwialnie mówiąc, dał sobie wchodzić na głowę, jest zachowany list jednego z nomarchów do władcy, którym ten wręcz żąda od faraona, aby faraon postawił mu okazały grobowiec wyposażony w duży kamienny sarkofag. Takie zachowanie nigdy wcześniej nie miało miejsca. Cała ta sytuacja doprowadziła do upadku starego państwa, czyli złotego okresu budowy piramid. Co prawda, Pepi II nie był ostatnim władcą starego państwa, jednak to jego panowanie nakreśliło upadek tej epoki, po której nastał pełen cierpienia, głodu i wojen domowych pierwszy okres przejściowy, prawdopodobnie najmroczniejszy czas w historii starożytnego Egiptu, a można się pokusić o twierdzenie, że był on nawet gorszy niż hyksoska okupacja. Jednym z władców panujących po Pepim II, godnym uwagi, była faraon Nitokris, o której nagrałem osobny film. Jej historia jest naprawdę fascynująca, znacznie bardziej niż historia Pepiego, ponieważ jest to opowieść o utraconej miłości i zemście. O królowej Nitokris nagrałem osobny film i zachęcam również do jego obejrzenia. Pepi II wzniósł swój zespół grobowy w południowej Sakkarze, na południe od piramid swoich poprzedników. Koło grobowca Szepsefkafa, ostatniego władcy czwartej dynastii. Dziś owy grobowiec znany jest jako Mastaba Firuan. Nazwa kompleksu piramid Pepiego II brzmiała Men Anch Pepi Neferkare, czyli Pepi Neferkare żyje i jest trwały. Lub można to również tłumaczyć jako trwałe jest życie Pepiego Neferkare. Zespół grobowców odkopał Gustav Jacquier w latach 1924-1936. Centralny obiekt stanowiła piramida o długości boku 50 łokci, czyli 79 metrów i wysokości 100 łokci, czyli 52,5 metra. Powtarzała ona plan piramid z 5 i 6 dynastii.
z wyjątkiem stopnia bloków o szerokości 6,5 metra, dobudowanego wokół bazy. Chociaż egiptolog Mark Lechner sądzi, że mogło mieć to związek z obchodami święta Set, a nie tyle kultem grobowym. Ściany pomieszczeń wewnętrznych pokrywają tzw. teksty piramid. Sufity dekorowane są białymi gwiazdami na czarnym tle. Ściany komory grobowej wokół sarkofagu ozdobiono motywem fasady pałacu ze ślepymi wrotami pomalowanymi na zielono, nad którymi znajdują się panele z królewską tytulaturą. Sarkofag wykonany z szaroglazu wykładany był niegdyś złotą blachą, natomiast skrzynie na urny kanopskie wykonano z granitu. W kierunku wschodnim rozciągały się budowle kompleksu. Świątynia grobowa składająca się z części wewnętrznej, czyli sanktuarium i komnatą posągów, i zewnętrznej, czyli z dziedzińcem i westybulem Per Uru. Dalej aleja procesyjna i dolna świątynia. Na południe od świątyni grobowej wznosiła się piramida satelitarna. Przed dolną świątynią znajdowała się przystań, jednak poziom terenu w tym miejscu wskazuje, że mógł to być jedynie port symboliczny, ponieważ miejsce to znajduje się 25 metrów nad poziomem morza, natomiast w czasie wylewu, czyli wtedy kiedy Nil był najszerszy, poziom wody sięgał tam około 16 metrów nad poziom morza. Ściany świątyni i alei były dekorowane reliefami, z wyjątkiem dziedzińca, na którym płaskorzeźby zdobiły tylko filary z kalcytu. Zespoły grobowe żon Pepiego II wznosiły się w pobliżu, Neit i Iput II na północny zachód oraz Udżebeten na południe od piramidy króla. Kompleksy miały podobny schemat: wejście z obeliskami, sala wejściowa, dziedziniec, komnata z trzema niszami na posągi i sanktuarium z przedstawieniem królowej. We wszystkich trzech komorach pojawiają się teksty piramid. Wydaje się, że Pepi II był również odpowiedzialny za ukończenie budowy zespołów grobowych królowych Anhensen, Pepi II i III w kompleksie Pepiego I. Wokół piramidy Pepiego II i jego żon rozciąga się nekropolia dostojników. Nie tylko z czasów jego panowania, lecz także z czasów jego następców z VI i z VIII dynastii. Na koniec przytoczę jeszcze pewną legendę, która może pokazywać, w jaki sposób sami starożytni Egipcjanie postrzegali Pepiego II. Otóż według tego podania faraon Pepi II miał się niezwykle bać wszelakich insektów, dlatego też zawsze otaczał się dwoma wysmarowanymi miodem czarnymi niewolnikami, którzy mieli przyciągać do siebie wszelkie owady, odciągając ich uwagę od faraona. I w dzisiejszym nieco długim podcaście to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie go do końca i zapraszam do obejrzenia filmu o faraonie Nitokris, której przyszło żyć i panować w ciężkich czasach, jakie pozostawił po sobie Pepi II. Tak więc do usłyszenia w kolejnym filmie.